wieczór paniom. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. Ostatnie stulecie przyniosło Polsce aż 4 laureatów Nagrody Nobla. W pierwszej połowie naszego stulecia otrzymało ją 2 polskich powieściopisarzy: Henryk Sienkiewicz i Władysław Reymont. W drugiej połowie naszego wieku otrzymało ją 2 polskich poetów: Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. To najwyższe wyróżnienie przyznaje się twórcom, których dzieła zawierają wartości ogólnoludzkie, są zrozumiałe dla każdego czytelnika, bez względu na narodowość, wyznanie czy kolor skóry. Rok 1905 w dziejach polskiej literatury data niezwykle ważna. Po raz pierwszy Nagrodę Literacką Nobla otrzymuje polski powieściopisarz Henryk Sienkiewicz za Kowadis. W świadomości każdego Polaka Henryk Sienkiewicz to przede wszystkim autor trylogii Ogniem i Mieczem, Potopu i Pana Wołodyjowskiego. Powieści ukazujących w sposób niezwykle barwny życie i wydarzenia dziejowe Polski z czasów baroku XVII wieku, a napisanych ku pokrzepieniu serc Polaków cierpiących w jarzmie niewoli. To też Polacy jedynie potrafią odczytać ukryty sens trylogii i zrozumieć przesłanie pisarza. Sławę i Nagrodę Nobla przyniosła pisarzowi powieść o rozgłosie światowym i wielkiej poczytności na obu półkulach – Quo Vadis. 2 razy zekranizowana przez włoskiego i amerykańskiego reżysera, doczekała się również i polskiej realizacji. Odwołuje się w niej pisarz do starożytności. Tej starożytności, która stanowi przecież podstawę kultury europejskiej w ogóle. Odwołuje się do wartości ważnych dla całej chrześcijańskiej wspólnoty. Akcja utworu rozgrywa się w starożytnym Rzymie, w czasach panowania Nerona i w okresie narodzin chrześcijaństwa. Tytuł utworu nawiązuje do ewangelicznej anegdoty. W Rzymie dokonuje się rzeź chrześcijan. Towarzysze namawiają świętego Piotra do opuszczenia pogańskiego miasta. Starzec ulega namowom i wyrusza w drogę. Zawraca jednak do Rzymu, gdyż w drodze ukazuje mu się Chrystus. Quo vadis, Domine? Dokąd idziesz, Panie? Pyta święty Piotr. Do Rzymu, by powtórnie mnie ukrzyżowali. Odpowiedział Chrystus. Święty Piotr wraca więc gotów ponieść ofiarę dla dobra wiary i zbawienia. Quo vadis ma ciekawą akcję, barwnie ukazany, beztroski, okrutny świat pogan, któremu przeciwstawił pisarz surową kulturę chrześcijan. Jedną z bohaterek jest Ligia, zakładniczka słowiańska, ukochana Winicjusza, skazana na męczeńską śmierć wraz z innymi chrześcijanami. Zapraszamy państwa do Rzymu. Jest pierwszy wiek naszej ery. Ligio, jam cię poprzednio nie znał, ale teraz wiem, żem chciał dojść do ciebie błędną drogą. Wróć do Pomponii Grecyny i bądź pewna, że nikt odtąd nie podniesie na ciebie ręki. Byłabym szczęśliwa, gdybym ją choć z daleka mogła zobaczyć, ale wrócić do niej już nie mogę. Dlaczego? Zanim nie słyszał, że po mojej ucieczce Cezar wezwał Aulusa i Pomponię i groził im swoim gniewem. Szczęściem Aulus mógł mu odrzec. Panie, przecież wiesz, że kłamstwo nigdy nie przeszło mi przez usta.
Otóż przysięgam, że nie dopomogliśmy jej do ucieczki. Ty może tego nie pojmujesz, Wincjuszu, ale nam kłamać nie wolno, nawet gdyby o życie chodziło. Taka jest nasza nauka, do której chcemy stosować serca. Wiem, że Pomponia tęskni za mną. Lecz my mamy nasze pociechy, których nie mają inni. Wiem, waszą pociechą Chrystus, ale ja tego nie rozumiem. Zważ, jaka musi być nauka, która nakazuje miłosierdzie nawet wobec nieprzyjaciół, broni kłamstwa, oczyszcza nasze dusze od złości. Słyszałem to w Ostrianum i widziałem, jak postąpiliście ze mną. Dotychczas, gdy o tym myślę, ni oczom, ni uszom nie powinienem wierzyć. Lecz ty, odpowiedz mi na inne pytanie. Jesteś szczęśliwa? Tak, wyznając Chrystusa, nie mogę być nieszczęśliwa. I nie chciałabyś wrócić do Pomponi? Chciałabym. I wrócę, jeśli taka będzie wola Boga. Czy ty wiesz, że jesteś szczęśliwsza ode mnie? Ty w ubóstwie, wśród prostaków, miałaś swoją naukę i Chrystusa. Ja zaś miałem tylko ciebie. I gdy mi cię zabrakło, byłem jak nędzarz. Szukałem cię, bo nie mógł żyć bez ciebie. Tyś mi droższa niż cały świat. Niech mi Chrystus odda ciebie, a pokocham go. Inaczej go znienawidzę. Marku, to brzmi jak bluźnierstwo. Chciałem o tobie zapomnieć. Nie chodzi mi się tego słuchać. Chciałem o tobie zapomnieć, ale nie mogłem. Ale teraz mogę być przy tobie. Ale ty już nie będziesz przede mną uciekała. Ja nie przed tobą uciekałam. Nie przede mną? To dlaczegoś to uczyniła? Ty wiesz. O, Ligio, o, Ligio. Pokochałam cię jeszcze w domu Aulusów. Gdybyś odprowadził mnie do nich z Palatynu, byłabym wyznała ci swoją miłość. Petroniusz powie ci kiedyś, że już wówczas mówiłem mu, że cię kocham i pragnę poślubić. On jednak poddał Cezarowi myśl, aby zażądał cię jako zakładniczki i oddał mnie. A może to szczęśliwy los tak rządził, bo inaczej nie poznałbym chrześcijan. To Chrystus umyślnie prowadził cię do siebie. Chodź, zabiorę cię i posadzę przy moim ognisku. A wówczas powiem, gdzie ty, Kajus, tam ja, Kaja. Każ Ursusowi zabrać swoje sprzęty i przynieść do mnie. Zwyczaj każe inaczej. Zwyczaj każe inaczej? Ligio, apostoł Paweł cię prosi. Bądź zdrów, Marku.
Ty dziś taki, jak byłeś wówczas, gdyś jeszcze nosił złotą bullę na szyi. Jestem szczęśliwy i umyślnie cię zaprosiłem, żeby ci to powiedzieć. Coś ci się zdarzyło? Coś, czego nie oddałbym za Imperium Rzymskie. Czy pamiętasz dziewczynę, którą nazwałeś Jutrzenką? Tak, pamiętam Ligię. Jestem jej narzeczonym. Jesteś jej narzeczony? Szczęście jest zawsze tam, gdzie człowiek widzi. Życzę ci wszystkiego, czego sam sobie życzysz. Myślałem, że będziesz odradzał. Ja? Odradzać? Bynajmniej. Ha! Zmienniku! Kochanie mój, w Rzymie wszystko się zmienia. Żony zmieniają mężów, mężowie zmieniają żony. Dlaczegoż ja nie miałbym zmieniać zdania? Zawsze będę zmieniał zdania, o ile uznam to za stosowne lub wygodne. Zostałeś już chrześcijaninem? Dotąd jeszcze nie. Ale Paweł z Tarsu będzie tłumaczyć mi naukę Chrystusa, a potem przyjmę chrzest. Zadziwiające jednak, jak ci ludzie zdobywają sobie wyznawców, jak ta sekta się szerzy. Ta nauka ogarnia świat i tylko ona jedna może go odrodzić. Słuchajże, co ci powiem i nie trać czasu na pytania. Postanowiono dziś u Cezara złożyć na chrześcijan winę za podpalenie Rzymu. Grozi im prześladowanie i męki. Pościg rozpocznie się lada chwila. Bierz Ligię i uciekajcie natychmiast. Tak, nie ma czasu do stracenia. Czyż jest już za późno? Tak. Uwięzili ją przed południem. Widziałeś ją? Tak. Gdzie jest? W więzieniu marmaryńskim. Kim jesteś? Jestem Nazariusz, syn Miriam. Ursus przysłał mnie do ciebie, panie. Mogę wchodzić do więzienia. Nająłem się do wynoszenia zmarłych. Mogę pomagać braciom moim. Jesteś chrześcijaninem? Tak, panie. Czy chciałbyś, żeby Ligia była wolna? Chociaż sam potem miałbym umrzeć. Powiedz stróżom, żeby włożyli ją do trumny jako nieżywą. Dobierz pomocników. Wyniesiecie ją w nocy. W pobliżu cuchnących dołów znajdziecie tam czekających ludzi. Oddacie im trumnę. Dobrze, panie. Trzeba, żeby wszyscy, i ty, Geli, i Cezar, uwierzyli, że ona umarła. Inaczej nakazaliby pościg. Umieścimy ją w górach. Mam tam pewnego człowieka. Napisz do niego, żeby był tu jutro. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, następnej nocy będzie można ją wynieść. Czy aby pewien jesteś człowieka, u którego chcesz ukryć Ligię? To chrześcijanin. Panie, przenieśli ją wraz z Ursusem do ekwelińskich podziemi. O wydobyciu jej stamtąd nie ma co marzyć. Stamtąd? Uwolnić ją może tylko Chrystus.
Tygielin pisze, że pojutrze w amfiteatrze mają zostać straceni ostatni chrześcijanie. I Ligia? Vinicius, Vinicius, poczekajże. Vinicius. Eunice, czy wiesz, że od dawna już nie jesteś niewolnicą? Jestem, panie. Zawsze. Moja kochana, piękna Eunice. Wieś o cudownym ocaleniu Ligii rozniosła się już w Rzymie. Czy Ursus i Liga są teraz pod opieką ludu? Tak, Cezar zrozumiał w amfiteatrze, że dalsze sprzeciwianie się woli ludu jest wręcz niebezpieczne. Rozruch poczęty w cyrku mógł roznieść się na całe miasto i mieć nieobliczalne skutki. Musiał w końcu dać znak łaski, ale pociągał się długo. W cyrku poczynało już wrzeć, bo Ursus stał się dla rozmiłowanego w sile fizycznej ludu pierwszą osobą w Rzymie. Czy to rzeczywiście taki olbrzym o nadludzkiej wprost sile, ten Ursus? Jak Rzym Rzymem nie widziano nic podobnego. Kiedy ujrzał Ligię na rogach Tura, dopadł w mgnieniu oka rozłukanego byka, chwycił go za rogi, mocował się z nim czas jakiś, aż w końcu dzika bestia zwaliła się na ziemię ze śmiertelnie złamanym karkiem. Ursus zaś uwolnił z rogu zwierza nieprzytomną dziewczynę. Wtedy amfiteatr poszalał. Domagali się od Nerona darowania życia Ligii i siłaczowi. A wiesz przecież, że w czasie igrzysk lud jest wszechwładnym panem teatru. Czy nie byłoby jednak lepiej, gdyby Vinicius z Ligią opuścili Rzym? I ja tak myślę, Eunice. Chodźmy życzyć im szczęścia. Niech fortuna będzie im słońcem w zimie, a cieniem w lecie. Nagrodę Nobla otrzymał drugi polski pisarz, Władysław Stanisław Rejmont, za powieść Chłop. Pisarz wywodził się ze wsi. Był synem wiejskiego organisty. Życiorys miał niezwykle bujny. Z
sam o sobie po latach napisał. Dzieciństwo miałem dość smutne. W domu panowała odwiecznym obyczajem pobożność głęboka i szczera i dyscyplina sroga. Wuj mój był nadleśniczym. Zacząłem uciekać do niego z domu. Sprowadzano mnie przemocą, bito, ale nie mogłem się powstrzymać. W 8 roku oddano mnie do szkół. Chciałem tego, aby tylko wyrwać się z domu i iść ten świat. W następnym roku zdawałem do łódzkiej szkoły. Nie zdałem. Cała tragedia wstydu i żalu. A potem? Potem przyszły lata włóczęgi, przeganiania ze szkoły do szkoły, bo nigdzie nie mogłem wytrwać. I oddano mnie do rzemiosła. Nie wytrwałem. I do handlu. Uciekłem. I znowu do szkoły. Nie wytrzymałem. Byłem żywą raną rodziny. Płakano, że jestem zmarnowany i zgubiony. Istotnie sam nie wiedziałem, co z sobą począć. Pisywałem wiersze. Nie posyłałem ich nigdzie. Wstydziłem się. Miałem szkolnego kolegę w teatrze prowincjonalnym. Uciekłem z domu bez pieniędzy, zaangażowano mnie do tej trupy i powlokłem się z tym teatrem po kraju. Talentu scenicznego nie miałem. Grywałem wszystko. Znudziło mnie w końcu i po roku wróciłem do domu. Ojciec załatwił mi miejsce na kolei wiedeńskiej. Byłem tam przeszło rok, ale znudziło mnie to wołowe życie. Poznałem się z niejakim Fuszok spirytystą. Wyjechałem z nim do Niemiec. Nie wytrzymałem jednak długo. Zbyt prędko poznałem naiwność tej niby nauki i ich wyznawców. Znowu musiałem uciekać pod wiatr. W Częstochowie natrafiłem na jakąś trupę teatralną. Przystałem do niej, znowu zmieniłem nazwisko i powlokłem się z tą trupą po kraju. I znowu porzuciłem wszystko i po niejakim czasie wróciłem na kolej. Wiele jeszcze zmieniałem miejsc i zawodów, aż w końcu po raz trzeci wróciłem na kolej. Wiersze pisać przestałem, bo poznałem, że Słowackiego nigdy nie prześcignę. Wziąłem się do prozy. Sam nie wiedziałem, czy mam jaki talent. Urzędnikiem dobrym nie byłem, więc rozpaczy, że znowu będę musiał iść na włóczęgę, zebrałem wszystkie utwory i posłałem do oceny. Pół roku czekałem na odpowiedź, ale przyszła przychylna. Podziękowałem za miejsce na kolei i pojechałem do Warszawy zdobywać świat. To przedsięwzięcie udało się Rejmontowi. Należy przecież do grona tych wielkich twórców, którzy zdobyli uznanie w świecie. Akcja nagrodzonej powieści Rejmonta rozgrywa się w Lipcach. I nie jest istotnym fakt, że to polska wieś. Chłopi bowiem to powieść o wiejskiej społeczności w ogóle. Taka sama hierarchia społeczna, podobne obyczaje, system wartości, stosunki międzyludzkie odnaleźć można było w ówczesnej wsi europejskiej. Dla każdego chłopa ziemia zawsze stanowiła wartość najwyższą. Ilość posiadanej ziemi i żywego inwentarza decydowała o pozycji w wiejskiej gromadzie, a także o ożenkach, przyjaźniach i miejscu w kościele. Życie każdego chłopa porządkowały nie tylko pory roku, ale także obrzędowy rok kościelny.
Są więc chłopi obrazem dawnej, dzisiaj już nieistniejącej wsi i dawnej, zamierającej bezpowrotnie kultury ludowej. Jak powiedział francuski tłumacz powieści Reymonta, to Polsce przed wszystkimi innymi krajami przypadł zaszczyt dania światu tego, co można by nazwać wielkim testamentem chłopa europejskiego. Zajrzyjmy do chałupy bogatego chłopa. Tak spędzano czas w długie zimowe wieczory. Cieszta się dziewuchy, bo już Mateusz wrócił ze świata. Zaraz się zaczną muzyki, a tańce, a wystawanie posadów. Całe lato go nie było. Jakże to? Woli dwór stawiali. Majster Jucha bajki nosem puszcza. A do dziewuch to tak sposobny, że i trzech kwartałów czekać nie potrza. A jak Justynka, to już nikomu dobrego słowa nie dadzą. Uważajcie, żebym o was nie chciała co rzec. A wiecie, pono ten stary wędrownik już przyszedł. Będzie dzisiaj u nas! Przez 3 lata bywał we świecie. Cyganie, Jucha. Ale widział go kto? Nie gadajcie, Agustynko. Sam dobrodziej powiedział to do mojej matki. Prawda, że Dominikowa to jakby drugą chałupę na plebanii miała. I zawsze wie, kiedy księdza brzuch boli. Lekująca przecież. Skąd on jest, no, ten wędrownik? Skąd? Ano, ze świata szerokiego, albo kto to wie. Co trzecią zimę do Lipiec przychodzi i kwaterę u Boryny zakłada. Rochem kazał się przyzywać, chociaż mu tam pewnikiem nie rocho. Uczony jest, z Żydem gadał po niemiecku, a z panienką ze dworu po zagranicznemu. A od nikogo to nic nie weźmie, tyle co tę kromkę chleba i krople mleka. Z niedźwiedziem już byli. I no ich patrzeć, bo są już u organistów. A które to chodzą? A być te wisieloki gulbusowe i filipki chłopaki. Niedźwiedniki my z kraju dalekiego, za morza szerokiego, z lasu głębokiego, gdzie ludzie do góry nogami chodzą, gdzie płoty kiełbasami grodzą i ogniem się chłodzą, gdzie garnki do słońca przystawiają, gdzie świnie po wodach pływają i deszcze gorzałą pływają.
niedźwiedzia srogiego wodzim i po świecie chodzim. Powiadali nam ludzie, że w tej wsi są gospodarze bogaci, gospodynie użyczliwe i dziewuchy urocze. Tak, tak. Tośmy przyszli z kraju dalekiego, za Dunaju szerokiego, by nas dobrze opatrzyli, dobrze przyjęli i na drogę coś dali. Amen. Pokażcie, co umiecie. A może znajdzie się dla was coś, kto może? Pokażemy, pokażemy. Hej, graj tu, Jaro, graj. Tańcuj, Misiu, tańcuj. Nieśmiały, nieśmiały. Jak już tak wszystko wie, ta, to zgadnij ta, co to jest. Przez ciała, przez duszy, a pod pierzyną się ruszy. Chleb! Chleb! Każdy wie. Albo to. Gonią się goście po lipowym moście. O takich zagadkach każde dziecko wie. O, to mówcie drugie, mądrzejsze. Albo to. W koszuli się na świat rodzi, a po świecie nago chodzi. Hmm? Co to może być? Hmm? Wiecie? Nie. Toż to syr! Jaguś! Ciemno! Trzeba nam wracać! Z Bogiem, gospodarze! Z Bogiem! Z Bogiem! Z Bogiem! Z Bogiem! Z Bogiem! Ciemnica, że choć oko wykol! Z Bogiem! Z Bogiem! Z Bogiem! Z pewnikiem już północy! Ostańcie z Bogiem, gospodyni! Z Bogiem, z Bogiem. Z Bogiem, gospodarz. Bogiem. Dziękujemy. Czesława Miłosza w polskiej literaturze to zjawisko szczególne. Jest to bowiem poeta, który przez 36 lat doświadczał zmowy milczenia. Nie był drukowany przez oficjalne wydawnictwa w Polsce, toteż jego twórczość była znana tylko nielicznym. Wrócił do kraju po latach jako laureat literackiej Nagrody Nobla, pełni sławy i chwały. Miłosz urodził się na Litwie, jak Adam Mickiewicz. Po wojnie był w służbie dyplomatycznej. Od 1951 roku żył na emigracji, przez kilka lat we Francji, w
potem osiadł na stałe w USA. Był profesorem języków i literatur słowiańskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest nie tylko poetą, ale i powieściopisarzem, eseistą i tłumaczem z angielskiego, francuskiego, hebrajskiego i greki. Poezja Czesława Miłosza nie jest łatwa w odbiorze. Sam autor w wierszu Toast mówi tak. Niechaj ciebie nie zmylą częstochowskie rymy. Od nas samych zależy, co w dziełach widzimy. Zauważ mój rysunek. Umiem jedną kreską stworzyć kraj, miasto i panią Wiśniewską. Bo z odkryć moich przodków wyciągnąłem wnioski. Sytuacja poety tworzącego w języku ojczystym poza krajem nigdy nie jest łatwa. Jednakże Miłosz miał świadomość duchowej łączności z rodakami. To też w bankietowym przemówieniu w Sztokholmie powiedział. Poeci i ich czytelnicy mogą być rozdzieleni przestrzenią. Ale jeśli duchowa łączność zostaje zachowana, granice i bariery, jakiejkolwiek są natury, nie mają mocy. I jaka jest poezja Czesława Miłosza? Przesycona refleksjami na temat sensu życia. Poeta uważa, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, tak jak i każde życie. Bohater jego wierszy to ktoś, kto szuka sensu swojego istnienia. Usiłuje zrozumieć swoją sytuację tu i teraz. Często nie widzi drogi, nie może odnaleźć celu. Szuka więc odomówienia w przyrodzie, w każdym zakątku ziemi. Czyż i my, tu zgromadzeni, nie szukaliśmy i nie zadomowiliśmy się w tym tutaj zakątku ziemi? Do człowieka niewątpliwie i do nas także zwraca się poeta. Może więc odnajdziecie państwo w słowach jego wierszy obraz własnych myśli czy odczuć? A może krajobrazy malowane słowem przywołają wspomnienia tych miejsc, które dobrze kiedyś znaliście, a które dziś ukryte w zakamarkach pamięci zblakły nieco, ożyją na nowo. Droga! Ta ze wspomnień młodości może wyglądała tak? Tam, gdzie zielona ściele się dolina i droga trawą porosła do połu, przez gaj dębowy, co kwitnąć zaczyna, dzieci wracają do szkoły, ze szkoły do domu. W piórniku, który na wskos się otwiera, robocą kredki wśród okruchów bułki i grosz miedziany, który każdy zbiera na powitanie wiosennej kukułki. Berecik siostry i czapeczka brata migają między puszystą kwieciną. Sójka skrzecząca po gałęziach lata i długie chmury nad drzewami płyną. Już dach czerwony widać za zakrętem. Przed domem ojciec wsparty na motyce schyla się, trąca listki rozwinięte i z grządki całą widzi okolicę. Tak naprawdę człowiekowi do szczęścia wcale wiele nie potrzeba, jeśli potrafi docenić dar. Dzień taki szczęśliwy. Mgła opadła wcześnie. Pracowałam w ogrodzie. Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium. Nie było na świecie rzeczy, którą chciałabym mieć. Nie znałam nikogo, komu mogłabym zazdrościć. Co zdarzyło się złego, zapomniałam. Nie wstydziłam się myśleć, że byłam, kim jestem.
nie czułam w ciele żadnego bólu. Prostując się, widziałam niebieskie morze i żagle. Grysia, najpiękniejsze piwonie. Najpiękniejsze piwonie kwitną zawsze w krainie dzieciństwa. Piwonie kwitną białe i różowe, a w środku każdej, jak w pachnącym dzbanie, gromadę żuczków prowadzą rozmowę, bo kwiaty jest dany żuczkom na mieszkanie. Matka nad klombem z piwoniami staje, płatki rozchyla. I długo patrzy w piwoniowe kraje, dla których rokiem bywa jedna chwila. Potem kwiat puszcza. I co sama myśli, głośno i dzieciom, i sobie powtarza. A wiatr szumi zielonymi liśćmi i cętki światła biegają po twarzy. W wielu utworach Miłosz zaznacza chęć ocalenia wartości uniwersalnych, kruchych i ludzkich, takich jak dobro, prawda, sprawiedliwość, współczucie i miłość. Jak żyć? Jak oddzielić dobro od zła, prawdę od fałszu, światło od ciemności? Jak obronić osobowość, ocalić człowieczeństwo w świecie odwróconego dekalogu? W traktacie moralnym pyta. Gdzie jest poeta ocalenie? Czy coś ocalić może ziemię? Tak. Tak się moja rzecz zaczyna. Potrzebna tobie dyscyplina eliminacji. Po teorię nie sięgaj grzecznie i pokornie. Zmieni się zespół zdań najrzadszy, gdy zmienisz punkt, z którego patrzysz. Żyjesz tu, teraz. Hic et nunc. Masz jedno życie, jeden punkt. Co zdążysz zrobić, to zostanie. Choćby ktoś inny mógł mieć zdanie. Historię przyjmij jako taką, a więc po prostu jak zdarzenie na naszej obrotowej scenie. I płyniesz w tym społecznym fakcie jak orzech w Nilu katarakcie. Nie jesteś jednak tak bezwolny, a choćbyś był jak kamień polny. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. I jak zwykł mawiać już ktoś inny, możesz, więc wpłyń na bieg lawiny. Łagodź jej dzikość, okrucieństwo, do tego też potrzebne męstwo. Zbyt wieleśmy widzieli zbrodni, byśmy się dobra wyrzec mogli. Albo konieczność, widząc bredni, mówić, że jest to chleb powszedni. A więc pamiętaj, w trudną porę marzeń masz być ambasadorem. Poważnie ciebie ostrzec muszę. Łatwiej niż sądzisz zgubić duszę przez niewłaściwe towarzystwo. Bo jesteś gąbką, wchłaniasz wszystko. Zwróciłeś pewnie już uwagę, nacisk na sposób życia kładę. Masę masz zrobić na tym polu. Pomówmy więc o alkoholu. Pośród żarcików, anegdotek, szlachecki wspominając miodek, chyli się Polska w trudne czasy przed bóstwem wódki i kiełbasy. I przed płaczami, i po płaczach po prasłowiańsku się zatacza. I szczkawką, licząc swe ubóstwo, powodów do próby widzi mnóstwo. Zjawisko wódki jest ciekawe. Warto poświęcić mu rozprawę. Ze wszystkich trunków ona jedna dymom zagłady jest pokrewna. Żegnaj mi, z rąk do rąk podajmy zwykłej mądrości dar zwyczajny. Jak widzisz, nie mam ja recepty, do żadnej nie należę sekty, a ocalenie tylko w tobie. Jest to po prostu może zdrowie,
umysłu, serca równowaga, bo czasem prosty lek pomaga. Oto twój świat na ostrzu miecza. Zrywa się wiatr, na trawie wznieca lskniętych liści małe wiry. Gołębie się na daszek zbiły, zaszczekał pies, przebiegło dziecko. Ktoś komuś daje znak chusteczką. Oto twój świat, on jest na szali. Politycy grę już przegrali. Ich triumfy są pozorne. Na dziś nie daję ci nadziei. Nie czekaj darmo trełga dei, bo z życia, które tobie dano, magiczną nie uciekniesz bramą. Idźmy w pokoju, ludzie prości. Przed nami jest jądro ciemności. Wiara, nadzieja i miłość to też wartości niezbywalne. Wiara jest wtedy, jeżeli ktoś zobaczy listek na wodzie albo kroplę rosy i wie, że one są, bo są konieczne. Choćby się oczy zamknęło, marzyło, na świecie zawsze będzie to, co było. A liść poniosą dalej wody rzeczne. Wiara jest także wtedy, jeżeli ktoś zrani nogę kamieniem i wie, że kamienie są po to, żeby nam nogi raniły. Popatrzcie, jakie drzewo rzuca długie cienie. I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię. Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły. Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, że życie nie jest snem, lecz żywym ciałem i że słuch, dotyk ani wzrok nie kłamie. A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby ogród, kiedy stoisz w bramie. Wejść tam nie można, ale jest na pewno. Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli jeszcze kwiat nowy i gwiazdkę niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Niektórzy mówią, że nas oko łudzi i że nic nie ma, wszystko się wydaje. Ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat za nim, zaraz być przestaje, jakby porwały go ręce złodziei. Miłość to znaczy popatrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy. Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, ze smutków różnych serce swoje leczy. Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu. I wtedy siebie i rzeczy chce użyć, aby stanęły w wypełnienia łunie. To nic, że czasem nie wie, czemu służyć. Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. Często mówimy o końcu świata. Wyobrażamy go sobie jako kataklizm ogłaszany przez archanielskie trąby przy wtórze przerażających gromów. A on staje się już. W dniu końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, rybak naprawia błyszczącą sieć
W morzu skaczą wesołe delfiny, a młode wróble czepiają się rynny. Wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dniu końca świata kobiety idą polem pod parasolkami. Pijak zasypia na brzegu trawnika, nawołują sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwieździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, podwiązując pomidory. Innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Wisława Szymborska, kolejna laureatka Nagrody Nobla sprzed 5 lat, urodziła się w Poznańskim, ale całe życie związała z Krakowem, z którego wyjeżdżała, jak mówi, rzadko i niechętnie. Już nie tylko polskiej, ale światowej miary fenomenem poezji Szymborskiej jest to, że potrafiła wyrazić maksimum ważnych treści w niewielkiej ilości tekstów literackich. Na dodatek o niewielkich rozmiarach. Jej wiersze kryją w sobie pytania, a najczęściej szereg pytań, które zmuszają do szukania odpowiedzi, ale odpowiedzi rodzą kolejne pytania. Szymborska pisze o losie ludzkim, o miłości, nadziei, przemijaniu, lęku przed bólem, o śmierci. Podmiotem wiersza jesteśmy my, żyjący na tej planecie w tym samym czasie. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy, co wierzymy, co myślimy. Człowiek jest dla niej istotą zdumiewającą. Ma skromną genealogię i jest tak bardzo kruchy, na dodatek spętany swoim ciałem. W ogóle świat jest zdumiewający. W swoim przemówieniu w Sztokholmie stwierdziła: świat, cokolwiek byśmy o nim pomyśleli, zatrwożeni jego ogromem i własną wobec niego bezsilnością, rozgoryczeni jego obojętnością na poszczególne cierpienia, cokolwiek byśmy o tym bezmiernym teatrze, na który mamy wprawdzie bilet wstępu, ale ważność tego biletu jest śmiesznie krótka, ograniczona 2 stanowczymi datami. Cokolwiek jeszcze pomyślelibyśmy o tym świecie, jest on zdumiewający. Nie tylko świat jest zdumiewający, ale nasze własne człowiecze istnienie także budzi zdumienie. Kimże więc jest człowiek? Odpowiedź na to pytanie poetka formułuje w sposób ironiczny i wcale niejednoznaczny. Ano człowiek to stopociech. Zachciało mu się szczęścia, zachciało mu się prawdy, zachciało mu się wieczności. Patrzcie go. Ledwie odróżnił sen od jawy,
ledwie domyślił się, że on to on, ledwie wystrugał ręką z płetwy rodem krzesiwo i rakietę. Łatwy do utopienia w łyżce oceanu, za mało nawet śmieszny, żeby pustkę śmieszyć. Oczami tylko widzi, uszami tylko słyszy, rekordem jego mowy jest tryb warunkowy. Rozumem gani rozum. Słowem prawie nikt. Ale wolność mu w głowie, wszechwiedza i byt poza niemądrym mięsem. Patrzcie go, bo przecież chyba jest. Naprawdę się urodził pod jedną z gwiazd prowincjonalnych. Na swój sposób żywotny i całkiem ruchliwy. Jak na marnego wyrodka kryształu, dość poważnie zdziwiony. Jak na trudne dzieciństwo, w stadzie nieźle już poszczególny. Patrzcie go, byle tak dalej.